więc pokażę, jak to należy robić. Najpierw pojedziemy sobie w lewo. Widzimy na skrzyżowaniu znak, przez skrzyżowanie znak drogowy, który określa, że jesteśmy na głównej drodze i to my mamy pierwszeństwo pod warunkiem, że skręcamy w lewo. Trzymamy się konsekwentnie cały czas swojego pasa ruchu i jedziemy, przejeżdżając jako pierwsi skrzyżowanie. Trzymamy się cały czas swojego pasa ruchu i dopiero za przejściem zmieniamy pas na prawy, stosując się do przepisów ruchu prawostronnego. Jazda pasem ruchu możliwie blisko prawej krawędzi w kierunku, gdzie zamierzamy jechać. My na skrzyżowaniu pojedziemy sobie prosto teraz, czyli musimy wybrać pas do jazdy na wprost i zbliżamy się do drogi, która jest z pierwszeństwem. My jesteśmy drogą podporządkowaną i mamy obowiązek przepuścić tych z przodu i tych z prawej strony. Jeżeli nie ma nikogo z przodu i nie ma nikogo, są samochody z prawej, więc zatrzymujemy się i zwracamy uwagę. Musimy przepuścić biały samochód po prawej, lewa nas nie obchodzi, lewa nas nie interesuje, lewa przejeżdża jako ostatnia, ponieważ musi przepuścić wszystkich na głównej drodze i dodatkowo nas, bo ma nas z prawej strony. I teraz, tam za czarnym po prawej możemy jechać, a tu musimy czekać na właściwą okazję. Po prawej mamy już pusto, ale z przodu jadą samochody. Za taksówką, jeżeli będzie pan miał, no niestety, bo ten biały zwolnił za bardzo, to już za taksówką nie pojedziemy, ale być może za BMW, jeśli będziemy mieli Powera. Też nie. Prawa pusta, czyli za czarnym najbliższa okazja. Prawa pusta, za czarnym. I już może pan zacząć jechać. Prawa pusta, lewa, przód pusty, możemy sobie przejechać. My pojedziemy na skrzyżowaniu w prawo. Zjeżdżamy z głównej drogi, więc swobodnie możemy przejechać. Ci, co jadą z lewej, muszą nam ustąpić pierwszeństwa, bo mają nas po prawej stronie. Tutaj pojedziemy, jak droga prowadzi, czyli zawrócimy sobie i będziemy jechali prosto. Mamy dwa pasy do jazdy na wprost, ale z uwagi na to, że tu często autobusy zajmują ten pas i blokują możliwość przejazdu, więc prosto będziemy jechali z tego bliżej środkowego. Uważamy na przejście dla pieszych, dojeżdżamy do trójkąciku. Teraz musimy przepuścić wszystkich, bez względu czy jedziemy w lewo z tamtego lewego pasa, czy jedziemy prosto, to wjeżdżamy na centralny pas, który jest przed nami. I przepuszczamy z lewej strony, z przodu i z prawej, czyli teraz przejeżdżamy jako ostatni. I musimy sobie tak wydedukować, tak poobserwować, ten powinien pojechać, bo tamten jest daleko, biały powinien też skorzystać, bo miał taką możliwość. On pojedzie za niebieskim, czarny pojedzie, ci z prawej czekają, aż przejadą wszyscy na głównej drodze. My w takiej sytuacji przejeżdżamy jako ostatni. Czy będziemy jechali w lewo, z lewego pasa, jak był wyznaczony do skrętu w lewo, czy prosto z tego pasa, to jedziemy jako ostatni. Ładnie się tutaj klaruje. Tylko my musimy cały czas uważać na tych z prawej, bo to jest ostatni na liście w kolejce. Lewa pusta. Ten przepuszcza, ten mógł pojechać, ten szary po prawej może pojechać. Tamten skręca. Ten jedzie prosto i już jest dobra sytuacja dla nas. Znowu tamten będzie przepuszczał, przynajmniej pierwszego powinien przepuścić. Nie zatrzymał się niebieski. Ona powinna jechać, przepuszczając tego po prawej stronie. Dobrze się zachowuje i teraz powinna pojechać. Bardzo dobrze. Teraz pojedzie ten z lewej. I ten teraz pojedzie. A my dalej stoimy, czekamy. Tam są dwa po lewej. Może nam się uda za tym białym. Tak, tamten skręca, mamy możliwość za białym, lewa pusta, ten pojedzie, już się szykujemy, żeby jechać za białym samochodem. I teraz jedziemy.
super, jedziemy, o tak, i dopiero jak jest, zmieniamy pas ruchu na prawy, żeby być przy prawej krawędzi, zachowując szczególną ostrożność. Tak to wygląda.